Teatr Żydowski w Warszawie zaprasza na kolejną, ósmą już premierę w tym roku. To musical Jentl, odczytany na nowo przez Remigiusza Grzele, który przetłumaczył tekst sztuki stworzony na podstawie opowiadania noblisty Izaaka Baszewisa Zingera Jentl, chłopak z Jeszywy. Izaak Baszewis Zinger napisał w 1962 roku w języku jidysz opowiadanie Jentl, chłopak z Jeszywy. Dzieje się rzecz w Janowie, w Bychawie jest Jeszywa i w Lublinie, i w Zamościu. I opowieść o emancypacji kobiety, która zbija szklany sufit, żeby się uczyć w Jeszywie, żeby być też w tym świecie ortodoksyjnym, ale de facto jest to opowieść o emancypacji, a tak naprawdę opowieść o tym, jak jesteśmy złożeni, jak nie jesteśmy jednowymiarowi. Ona poszukuje też swojej tożsamości. Spektakl reżyseruje Robert Talarczyk. Poprzez ten tekst sprzed 50 lat, który rozsławiony został filmem Barbary Streisand, właśnie nie tyle ten tekst, bo jest opowiadanie Zingera malutkie, skromniutkie, metafizyczne, z którego scenarzyści Barbary Streisand stworzyli film, a Lina Polin i też, że tam to jest podpisany Zinger, stworzyli sztukę teatralną, która święciła triumfy na Broadwayu w latach 70. i 80. Ale mnie się wydaje, że to niesamowicie działa dzisiaj ten tekst, że to jest taka opowieść o dzisiejszym świecie, o walce kobiet, prawo wyboru. Nie trzeba wymieniać, o czym my to robimy, bo jeżeli to jest ogólniejsze, to wydaje się, że ma większą siłę, bo każdy ma jakąś, kobiety szczególnie w dzisiejszym świecie, szczególnie w tym kraju, ale faceci też, nie? Walczą o wolność, walczą o to, żeby być osobami samostanowiącymi o sobie, a tu jest problem. Co ty wyprawiasz? Odmawiam kadysz za mojego ojca. Wejdź, gada! Nie możesz! Żeby to robił obcy mężczyzna niż córka zmarłego. Szmeraba. Tylko szmeraba. Syn może odmawiać kadysz. Dla mojego ojca byłam jak syn. Bialmady brak i rufek. Wiam lich malchudek. W rolę tytułowej Jentl wcielają się trzy aktorki: Aleksandra Itkowska, Izabela Rzeszowska i Adrianna Dorociak. Chcemy tutaj podkreślić, że każda kobieta mierzy się z podobnymi problemami. Każda kobieta jest w pewien sposób zamknięta. Ja jestem Jentl. Jest też w całym spektaklu parę fragmentów, w którym Jentl mówi: kobiety, wy wiecie, o czym ja mówię. Wszystkie te kobiety w skostniałej tradycji popełniają małe grzeszki. One wiedzą, jak omijać prawo. Wszystkie są Jentl, natomiast Jentl prawdziwa jest jedyna i na tyle odważna, że potrafi popełniać nie tylko małe grzeszki, ale przede wszystkim te ogromne, te takie grzechy nie do wybaczenia. Ona realizuje to, o czym marzą tak naprawdę w 90% wszystkie nasze kobiety ze sceny i poza tą sceną. Tylko o tym nie mówią, ale tekst, właśnie to, co zauważyła Ada, że kobiety, wy wiecie, o czym ja mówię, nie możecie przejść, to obejdźcie. Nie możecie przejść ponad, przejdźcie pod, czyli cały czas trwa taka gra z tradycją, z kulturą, z tym, że można trochę oszukać i rabina, i facetów, i ojca, i męża. Niestety ciągle to polega na tym, że czymś żonglujemy, że coś jest nie do końca, ale dlatego, że jest nam niewygodnie. Dodaje Izabela Rzeszowska, a trzecia z aktorek wcielających się w Jentl zastanawia się, czy główna bohaterka jest szczęśliwa. Czy jest szczęśliwa? Ona wciąż się szuka tego szczęścia, robi wszystko, żeby się uczyć, no i nie tylko, żeby jednak być tą wolną kobietą. Ale czy ona jest przy tym szczęśliwa? Myślę, że na końcu znajduje to szczęście, ale przechodzi przez wiele ciężkich sytuacji i po prostu popełnia ogromne grzechy przy tym. Oprócz trzech obsad Jentl w spektaklu jest też sporo muzyki, za którą odpowiada Hadrian Filip Tabęcki. No będziemy na pewno korzystać ze wszystkiego, co świat musicalu nam już oferował, ale będziemy starali się oprzeć to bardziej lokalnie, to znaczy w miejscu, gdzie faktycznie ta akcja się odbywała. Możemy usłyszeć dużo instrumentów lokalnych. Nie chcę użyć słowa folkowych, ale gdzieś to trąci, bo i cymbały rzeszowskie, i klarnet, który Mario Jeka gra bardzo klasycznie po żydowsku. To są jedne z niewielu instrumentów, które mogę wymienić, bo ich jest tam więcej i mają służyć temu, żeby pokazać ten tygiel narodowościowy, w którym się to działo. Jakby świat Jentl jest otoczony wpływami polskimi, białoruskimi, dużo rzeczy obrzędowych ma swoje naleciałości. Chciałem po prostu pokazać tamto miejsce. Chcesz wolny być o swój cierpienie. Musisz się
Autor muzyki, którą usłyszymy podczas przedstawienia na żywo, chciał odtworzyć świat, którego już nie ma, a Remigiusz Grzela chciał oddać w sztuce to, co dzisiaj w polskiej rzeczywistości i debacie publicznej jest obecne, choć, jak sam przyznaje, to, co współczesne, już w niej było. Pamiętam właśnie, jak czytałem oryginał amerykański, oryginał tej sztuki, czytałem, mówię, no nie, po prostu nie wierzę, jak jest współcześnie napisany, jak mówi o tych problemach, które mamy dzisiaj. W ogóle czytając, nie zauważyłem świata tej ortodoksji, która jest opowiadana. Mam wrażenie, że rzeczywiście musical Barbra Streisand nie podejmuje wszystkich wątków, które podjął Singer w swoim opowiadaniu i później wspólnie z Napolin w sztuce, która została wystawiona i miałem wielką ochotę przetłumaczyć ten tekst w taki sposób dość współczesny, no na ile dało się współcześnie. To znaczy mam takie wrażenie, że postaci mówią dzisiejszym językiem w tej sztuce. Reżyser spektaklu zwraca uwagę, że Jentl za swój wybór płaci wysoką cenę. Mnie bardzo zależało na tym, żeby podkreślić, że jakaś scena, bo o tym zapominamy, albo sobie tego nie uświadamiamy, albo nie chcemy tego głośno mówić, że samotność jest sceną, nie? I ta nasza bohaterka właśnie za tę osobistą wolność, którą wybiera, musi zapłacić, nie wiem, czy najwyższą dla niej cenę, ale bardzo wysoką, nie? No bo nie będzie miała nigdy rodziny, nie będzie miała męża, nie będzie miała tego swojego ukochanego Avigdora, czyli faceta, którego tak naprawdę kochała, ale który musiała, że tak powiem, podziękować za współpracę, przepraszam, za kolokwializm, bo ważniejsze dla niej było to, żeby się uczyć, żeby się kształcić, żeby żyć w zgodzie z samą sobą, bo jeżeli by się zdecydowała na związek na przykład w tym ortodoksyjnym świecie Żydów, no to wiadomo, że musiała aby po prostu stać w kuchni i myć gary, albo po kryjomu mogłoby się uczyć tak, jak to robiła na początku tej historii ze swoim ojcem. A ona nie chce robić tego po kryjomu. I to jest piękne w niej, że ona mówi, dobra, wybieram wolność, ale będę mogła to robić w zgodzie z własnym sumieniem. Też nie do końca pewnie, bo w tym świecie no nie będzie mogła pójść do szkoły i się uczyć, studiować, nie? Okazuje się, że wcale nie zrobiliśmy tak wiele kroków do przodu. To znaczy, że ciągle walczymy, nieustannie walczymy o to samo. To jest opowieść o wolności. I tutaj od początku taki w domyśle mieliśmy pod tytuł Song o wolności, czy Song wolności, bo to jest opowieść o tym, że trzeba czasami zapłacić bardzo dużą cenę, żeby być sobą, żeby wyrażać siebie, żeby mieć swoje poglądy, mieć swoje zdanie i żeby wystąpić przeciwko de facto światu, tak? I Jent tutaj ma niezwykłą siłę, a każda z tych aktorek jest zupełnie inna też, bo są trzy aktorki w obsadzie. Dodaje Remigiusz Grzela, a skoro są trzy aktorki grające tę samą postać, to może pojawia się i rywalizacja, odpowiada Adrianna Dorociak. Rywalizacja nie jest niczym dobrym i ja zawsze staram się unikać, odrzucać, a jeżeli jakakolwiek się pojawia w przypadku różnych oczywiście produkcji, to stawiam żelazną kurtynę i staram się, żeby mnie to nie dotyczyło. Myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ możemy od siebie czerpać, zamiast sobie zabierać. Zupełnie się z tym zgadzam i jest w tym szczerość, bo to często tak się kokietuje, że wszystko jest w porządku, my się kochamy, ale między nami jest różnica wieku ogromna i na przykład ja mam w stosunku do dziewczyn takie odruchy, no może jeszcze nie macierzyńskie, ale to są moje młodsze siostry. Tutaj Ola dopiero studiuje, Adę już znam trochę wcześniej i naprawdę mam taki odruch, kurde, zróbmy coś fajnie razem i jestem taka otwarta na nie i cieszę się tak naprawdę. Byłam zdziwiona, że jest nas tyle, a potem się do tego przyzwyczaiłam i sobie na przykład w tej chwili nie wyobrażam, że byłoby inaczej, bo lubię na nie patrzeć, lubię widzieć to, co one proponują i myślę, że to jest dla nas wspólnie jakaś taka wymiana babskiej energii fajnej. Jestem mężczyzną, święta, ktoś inny heretyk, banitka bez swojej ojczyzny. Może jestem tylko zjawą, może wcale nie istnieję. To jest w ogóle mój debiut teatralny, więc cieszę się, że są dziewczyny tutaj i naprawdę bardzo dużo się od nich uczę i od wszystkich aktorów, którzy tutaj są i zdecydowanie wspieramy się. I to jest cudowne, właśnie czerpiemy od siebie, każda ma z nas inną energię, każda ma inne doświadczenia, jesteśmy w innym wieku i to wszystko też ma wpływ na to, w jaki sposób stwarzamy te iluzje naszej postaci po prostu. Mówi Aleksandra Itkowska, a Izabela Rzeszowska dodaje, że co prawda powstaje jeden spektakl, ale w różnych odsłonach. Na pewno nie będzie to ten sam spektakl za każdym razem, jeżeli ktoś się zdecyduje,
decyduje na Teatr Żydowski, na Jentl musi przyjść 3 razy. Koniecznie, powtarzam 3 razy, ponieważ mamy 2 Awigdorów, mamy 3 Hadas i mamy 3 Jentl i to będzie w różnych konfiguracjach i nie wyobrażam sobie, że będą 2 takie same spektakle. Aktorki podkreślają, że Jentl nie jest jednowymiarową postacią. To współczesna postać, młoda dziewczyna, która głośno, która krzyczy, jest odważna, tak jak my teraz. Już nie boi się. Ona jest z jakiegoś innego pokolenia. Ona się nie boi krzyczeć, nie boi się wychodzić na ulicę i tak naprawdę walczyć groźnie. Jakby ona już pozbyła się jakichkolwiek złudzeń, ale też ograniczeń, które by sobie miała nadawać. Ona po prostu zrzuca wszystko, jest czysta, otwarta, mówi stop, koniec, nigdy więcej. Jestem rewolucją, przychodzę, mam odwagę, mam siłę i determinację do tego, żeby zmienić nie tylko siebie, ale też pomogę innym kobietom, które w tym świecie tkwią nadal i nie potrafią z niego wyjść, nawet gdyby chciały. To nie jest spektakl też z happy endem i nie chodzi o to, żeby od razu z miejsca pokochać Jentl, stwierdzić, że to jest bohaterka z takim super znakiem na piersi, coś takiego. Ona wiele zamieszania wprowadza, wiele dziegciu dorzuca do różnych historii. Ludzie przez nią cierpią, ona cierpi, ludzie cierpią, jej otoczenie, więc tak naprawdę to nie jest taka krystaliczna super postać, która teraz walczy o ideały, ale przede wszystkim walczy o siebie. To jest namawianie do walki o siebie, o bycie sobą, o to, żeby dobrze się czuć z samym sobą. Jest tak, że każda rewolucja niesie za sobą ofiary i Jentl, nawet jeżeli robi to nieświadomie, to ona krzywdzi innych i oczywiście popełnia grzechy, które są niedopuszczalne. Natomiast kto wyznacza tę niedopuszczalność? Religia, tak? Jentl jest święcie przekonana, że to, co robi, jest zgodne z nią samą. Oczywiście jej wolność, znaczy wolność innego człowieka kończy się w momencie, kiedy zaczyna się jej wolność. W związku z czym to jest też dobre pytanie, które widz powinien sobie zadać być może na spektaklu. Czy Jentl jest wolna? Czy walczy o tę wolność należycie? I czy przypadkiem nie jest tak, że oczywiście w tej rewolucji krzywdzi innych, ponieważ ogranicza wolność drugiego człowieka? To bardzo trudne. Wszystkie aktorki zaśpiewają dla widzów, bo to przecież przedstawienie muzyczne. Jeżeli chodzi o skalowość, to jest bardzo złożona sprawa, ponieważ nawet muzycy klezmerscy żonglowali jak chcieli. W ich muzyce było słychać wszystko. My sięgamy po utwory, które znaleźli naukowcy, no bo to tak można powiedzieć o ludziach, którzy szukają tych wszystkich pozostałości po grajkach klezmerskich. W scenach zaręczyn i w scenach wesela będziemy posiłkować się prawdziwymi melodiami z tamtego regionu i dokładnie z tych okazji. Natomiast mi przypadło w udziale napisanie nowej muzyki do tej rzeczy. Sam byłem fanem oczywiście musicalu Jentl w wykonaniu Barbry Streisand, ale z tego co czytałem, Singer wręcz tego nie cierpiał, więc chyba mam pełne prawo, żeby spróbować jeszcze raz. Oczywiście nie zabierając nic panu Legrandowi, który jest wielki i wspaniały, niezmiennie. Reżyser zwraca uwagę, że żydowski świat przedstawiony w sztuce to tylko kostium. Ten świat Żydów ortodoksyjnych w tej powieści jest tylko kostiumem, nie? Bo to, ja też tak traktujemy to z pewną umownością. Też oczywiście się ktoś może przyczepić, że te tradycje może są trochę inne, że nie tak jest w rzeczywistości. Ja, mamy tego świadomość. No, pracuję w Teatrze Żydowskim, który ma tę tradycję, że tak powiem, obcykaną. Ale właśnie o to idzie, żeby pokazać, że to jest pewien kostium, że w każdej społeczności, nie? Zdarza się taka sytuacja, że jest ktoś, kto się wyłamuje z pewnego schematu i strasznie chce walczyć o to, żeby pokazać, że to, co on myśli o świecie, o sobie, jest najważniejsze. Czasem właśnie kosztem tego, żeby być w jakiejś społeczności, istnieć w świecie, gdzie wszyscy kiwają główkami i mówią, tak, jesteś fajny, a on mówi, nie, ja nie jestem fajny, bo chcę, żeby żyć w innym świecie, gdzie ja będę się czuć dobrze. I dlatego to jest mega współczesne. Każdy się w tym odnajduje. Wystarczy otworzyć te drzwi i posłuchać ulicy. Zresztą też to robimy w tym spektaklu, że w finale nasza bohaterka schodzi ze sceny i wychodzi na dzisiejszą ulicę, żeby pokazać, no, że wszystkie kobiety i faceci też, którzy będą siedzieć na widowni, no muszą powiedzieć sobie na pytanie, czego ja chcę w życiu i czy jestem wolny, czy jestem wolna. W przedstawieniu występuje ponad 20 aktorów. Oprócz aktorek wcielających się w Jentl są to m.in. Daniel Czacza-Antoniewicz, Piotr Chomik, Katarzyna Kanabus, Małgorzata Majewska, Monika Chrząstowska, Jerzy Walczak czy Ewa Dąbrowska. Za scenografię i kostiumy odpowiada Katarzyna Borkowska, a za choreografię Jakub Lewandowski. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska. Jesteś wolna.